Żydzi ukrzyżowali to. Żydzi, Żyda. Tak. Żydzi, Żyda ukrzyżowali, oczywiście, oczywiście. No. Tak. Ja ci coś powiem, jaka jest prawda. Jak tak chodzisz po ulicy i tramwajem jedziesz, to przecież widać, że ja ci powiem, czego Świadkowie Jehowy by nie robili. Czy w ogóle ludzie tacy lepsi, bo tak, facet śmierdzi. No to tak, co jedna tu się dąsa, niezadowolona i krzyczy, że śmierdzi, że śmierdzi. To gdyby ktoś tutaj był ze Świadków Jehowy, to by nie powiedział, że mu śmierdzi. Świadkowie Jehowy nie chodzą po sądach. Nawet gdy apostoł Paweł powiedział, czemu krzywdy nie cierpicie, to zależy jeszcze i o co chodzi, ale czemu krzywdy nie cierpicie, nie chodzą po sądach. Ja sama miałam koleżankę, która studiowała jako pionierka, była na czwartym roku prawa, ona powiedziała, przecież ja sędziną nie zostanę i chcę te studia zarzucić, ale chyba zdaje się, że dokończyła. Ja mówię, to weź ty już dokończ te studia. Jola Mąkosa, słuchaj, wspaniała dziewczyna. Także Świadkowie Jehowy nie narzekają, krzywo się nie patrzą i tacy powinni być ludzie, a ta hołota, co tutaj jest, ci wszyscy moherowi, to oni lubią udawać mormonów, ewangelików, prawosławnych, Świadków Jehowy, a nie są, a tak, krzyczą, że śmierdzi, obrażają się, wrzeszczą, do sądu podają i nie mają zielonego pojęcia, że ludzie święci nie powinni się mścić, że wet za wet nie powinni oddawać. Dawno zapomnieli, co Ewangelia mówi o chlebie. Jeżeli ktoś w ciebie kamieniem, to ty w niego chlebem. Oni wcale nie chcą o tym mówić. Biblia w śmietniku jest teraz, moja kochana, w Warszawie. No, ja wiem. Ale to, co masz, Ewka, w sercu, to powinno, wiesz, to, co masz w sercu u ludzi szczerych, to jest widoczne w życiu. I tak powinno być, jest widoczne w życiu. Na pewno nie ma inaczej, bo ja znam różnych ludzi szczerych, którzy są honorowi, którzy i tak powinni postąpić, a jeżeli by nawet źle postępowali za drzwiami, to jest ich sprawa. Oni będą rozliczani przed Stwórcą, przed Bogiem, a nie przed księdzem ze strachu drżąc.